Wszyscy jesteśmy w jednej arce. To hasło przyświeca tegorocznemu 14. polsko-krymsko-tatarsko-żydowsko-ukraińskiemu międzyreligijnemu seminarium Młodzieży Arka, które rozpoczęło się 19 lipca w Ławrze Uniowskiej. Uczestnicy seminarium to młodzież czterech narodowości: polskiej, ukraińskiej, krymsko-tatarskiej i żydowskiej z różnych regionów Ukrainy, tworzących historię i kulturę państwa ukraińskiego. Arka, projekt, który jest skierowany do ludzi młodych, do ludzi otwartych, którzy mimo że mieszkają w różnych częściach Ukrainy, wywodzą się z innych środowisk, różnią się czasem językiem, kulturą, natomiast są gotowi na dialog. Jestem przekonana, że z tego spotkania w tym roku wyjdą, ujawnią się nowi liderzy tych lokalnych społeczeństw, którzy wyniosą z Arki wiele takich pozytywnych emocji i na pewno będzie to dla nich bardzo owocne doświadczenie. Ten projekt jest ważny dla mnie, dlatego że mogę poznać też inne kultury, inne narodowości. Tutaj właśnie w tym miejscu, w Uniowie, a później w Bolszowcach i w Lublinie będę mogła poznać te inne kultury, czyli kulturę żydowską, krymsko-tatarską. I właśnie to jest bardzo ważne doświadczenie, dlatego że te więzie, te relacje, które się tutaj tworzą, są bardzo ważne dla przyszłości nie tylko Ukrainy, ale też innych państw. Dzień Polski otworzył profesor Michał Klimecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił wykład na temat Pakt Północnoatlantycki w Służbie Bezpieczeństwa Środowiska Międzynarodowego – Miejsce Polski w Sojuszu. Uczestnicy obejrzeli również wystawę 20 lat Polski w NATO. Starałem się przekonać, że NATO to jest bezpieczeństwo, możliwość życia zgodnie z własnymi standardami, a także życia na odpowiednim poziomie materialnym. NATO to z jednej strony jest pewien mur, który nas broni przed tym, co złego może nastąpić, ale z drugiej strony to jest wielka wspólnota, która jest po obydwu stronach Atlantyku. Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, zaprezentował wykład i wystawę Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. 450 lat temu w Lublinie podpisano Unię, która przez ponad 200 lat przyniosła pokój tej części świata, tej części Europy, w której żyli Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Tatarzy, katolicy, prawosławni, Żydzi, muzułmanie, i udało się przez 200 lat przy pomocy trudnych rozmów i trudnych kompromisów uniknąć wojen. I był to ważny czas. Dziś, w czasie, kiedy przeżywamy wojnę w Ukrainie, w czasie, kiedy przeżywamy wiele niepokojów w Europie, pamięć o tamtej Unii jest czymś ważnym i potrzebnym dla nas. Na dziedzińcu klasztoru uniowskiego pod kierownictwem Anny Manżuły młodzież różnych narodowości wspólnie uczyła się tańczyć poloneza, a wieczorem przy ognisku z kiełbaskami i bigosem bawiono się w gry integracyjne i śpiewano polskie piosenki. W ramach seminarium uczestnicy pojadą również do Lublina. Arka potrwa do 26 lipca.